Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku chciałem was poprosić o to, żebyście zostawili łapkę w górę lub łapkę w dół, jak uważacie tak naprawdę. Też jeśli ktoś nie ma premki lub pelerynki, to zapraszam was na stronę tanieminecraft.pl, gdzie w bardzo fajnej cenie będziecie mogli sobie właśnie tą premkę lub pelerynkę kupić. No, dobra. Tak jak mówię, nowa edycja mojego serwera, czyli playmc.pl, który już wszyscy raczej znacie. Wystartowaliśmy w ten piątek, dokładnie jakąś godzinkę temu. Zobaczcie, ile jest graczy na samym spawnie. Zobaczcie, jak to tam wygląda przy enchancie. Graczy jest bardzo, ależ to bardzo dużo. Zaraz porozmawiamy sobie na pewien temat, który mnie troszeczkę zaśmieszył chyba, bo nie zdenerwował, ale zaśmieszył. No, co do lagów, nie ma lagów. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Ilość graczy, gdzie miało grać 20 osób, 50 osób, pobiliśmy rekord, 1500 na starcie. Pobiliśmy rekord, ludzie cały czas wbijają, jak widać. Więc serdecznie was zapraszam i miejcie swój rozum. Miejcie swój rozum i nie słuchajcie się innych, co tam będą gadali, że... albo w ogóle, ale za chwilę dojdziemy do tego, o czym chcę porozmawiać. Więc jeśli ktoś chciałby wpaść na serwer, zobaczyć zmianę, bo to jest edycja bez koksów, na innych enchantach, bez siłek na baconach, z podkami, to serdecznie, ależ to serdecznie zapraszam i sprawdźcie to. Sprawdzajcie tą edycję, bo naprawdę warto i myślcie sami, bo jeśli ktoś wam chce, jeśli chcecie grać, to sobie grajcie i nikt wam nie może zabraniać tej gry. O czym chcę porozmawiać? Na pewno jedną z najważniejszych kwestii jest ta kwestia z tytułu. Jak bardzo ludzie się zdenerwowali, byli oburzeni, jak ja w ogóle mogę włączyć edycję swojego serwera, którego tworzę już ponad pół roku. Tworzony jest od ponad pół roku. Jak ja w ogóle mogę odpalić swój serwer, że kurczę. Jak ja mogę odpalić serwer, jak jest inny serwer od miesiąca, nie? Bo wiadomo, o jaki serwer chodzi. Miał swoją edycję, zaczęła się swoja edycja jakoś tam miesiąc temu. I jak ja mogę odpalić swój serwer. Wiele grupek na Facebooku, jakichś minecraftowych, takich Blazing Pack Community, jakieś coś, wiecie o co mi chodzi. Ile było postów na moją osobę, jaką jestem osobą, kurczę, osobą... Jestem tym dzieciakiem z Dragona, coś tam, psuje edycję. I ja nie wiem w ogóle, gdzie coś takiego powiedziałem, że ja psuję edycję, że według tych ludzi, którzy tak coś takie głupoty gadają, że ja nie mam prawa, czekajcie, otworzę pieskowi drzwi, czekajcie. Chodź, psiaku. Musiałem otworzyć pieskowi drzwi do pokoju. Jakim prawem ja odpalam w ogóle swój serwer, jak jest Craftcore, że ja powinienem mieć wyłączone PlayMC i tak, nie? Więc nie rozumiem w ogóle takiego myślenia, że ja psuję edycję innemu, coś tam, bo odpalam swój serwer. Powtarzam się cały czas, ale po prostu ja nie wiem w ogóle, jak można być głupim, żeby wpaść na coś takiego, żeby coś takiego wymyśleć, bo nie rozumiem w ogóle, dlaczego jakiś JaśMC jest odpalony w takim razie, jeśli jest tamten serwer. Dlaczego jakiś JaśMC jest odpalony? Dlaczego ludzie grają, no, kurwa, na Hypixelu? Dlaczego sparencraft.eu.com.ng też jest odpalony, bo jest inny serwer? Tego nie rozumiem, bo według tych ludzi wszyscy gracze PlayMC to są gracze tamtego serwera i inaczej no być nie może. Powstało wiele postów takich antyreklamowych PlayMC, gdzie było, że niby będą wycieki z tej edycji. Będą wycieki, liderzy gildii nie grają, na serwerze nikogo nie będzie. Edycja będzie trwała jeden dzień. No i zobaczcie, jest godzina od startu, a ludzi, no chyba nikt nie gra. Chyba nikt nie gra na PlayMC, więc... Bardzo podziwiam takie osoby, które muszą mieć, co to trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego wymyśleć. Więc jeszcze raz, chciałem wam powiedzieć, że miejcie swój rozum i jeśli ktoś chce wpaść na serwer, zobaczcie, jak to wygląda, jak wygląda rozgrywka na edycji bez koksów. No to wbijcie, tak? Nikt wam nie może zabronić grania na serwerze. Ja będę nagrywał bardzo teraz. Zakładam swoją gildię, wiecie lub nie wiecie, no to moja kobieta jest na wakacjach. Więc czasu na Minecrafta mam teraz jak nigdy w życiu. Więc na pewno sobie troszeczkę pogramy, Ja się cieszę, bardzo dziękuję. Dziękuję i doceniam każdą osobę, która wbiła na serwer. Dla mnie jesteście tacy,
I tu nawet nie chodzi, że nie wiem, że... Nawet nie wiem, nie chodzi o to, że kurczę... czy był jakiś argument? Że pieniążki się skończyły. O Boże, to był najlepszy tekst, jaki kiedykolwiek kurde usłyszałem, że pieniążki się skończyły, dlatego playem tej odpalamy, no. Skończyły się pieniążki? Nie, nie skończyły się pieniążki. Plus jeszcze serwer nie jest na takim poziomie, żeby on zarabiał nie wiadomo jakie te pieniążki. A bardzo bym chciał. Odpalamy, ponieważ edycji nie było ponad miesiąc. Edycji nie było miesiąc, a serwer PlayMC miał mieć taką zasadę, że mapa będzie restartowana co 2 tygodnie. Więc i tak odpuściliśmy na rzecz tamtego serwera, że postanowiliśmy, nie będziemy startować, a mogliśmy startować tydzień po odpaleniu właśnie tamtego Craftcora. A postanowiliśmy, ok, poczekamy. No i co? Odpalamy, kurczę, 3 tygodnie po tym. Więc nie wiem dlaczego, jak w ogóle się wpierdzielamy w edycję jakiemuś komuś innemu. To nie jest start tego samego dnia, nie jest tydzień, 2 tygodnie, tylko to jest 3 tygodnie po. I mam dosłownie do tego prawo. Nigdzie nie jest zabronione to, że nie mogę sobie włączyć swojego serwera Minecraft, bo tak jak on i tak jak ja mogę też, więc no nie wiem, ja się wysłowić nie mogę, bo jest to dla mnie totalna abstrakcja, że ktoś na coś takiego wpadł. Jeśli chcecie więcej filmików na ten temat, ja chętnie bym przytoczył te posty, te jakieś tam posty, jakieś screeny. Ja dostałem wiele screenów tam w jakiejś gildii piszącej, że na tej edycji będzie wyciek 100%, że nie warto wejść. No chciałbym zobaczyć ten wyciek. Chciałem bardzo, ale to bardzo chciałbym zobaczyć ten wyciek, bo no nigdy nie było wycieku na PlayMC i nie będzie. A jeśli będzie, no to ten wyciek nic nie da, ponieważ dlaczego ten wyciek nic nie da? Ponieważ wasze dane są tak ukryte, że jeśli ktokolwiek by jakoś się dostał do tego, no to by nic z tego, no nie wiem, no nie widziałby waszego niku, waszego adresu IP, czegokolwiek, więc jakimś cudem, jeśli byłby jakiś wyciek, no to sorry, ale no szans, nie? Żeby coś się stało. A nie może być, no nie ma szans, jest wszystko tak zabezpieczone, że raczej nie będzie. Mam bardzo doświadczonego technika pod tym względem, że osoba, z którą tworzę ten serwer, jest moim kurde przyjacielem. Bo Christian jest moim przyjacielem, mogę to śmiało powiedzieć. I chłop jest ogarnięty w tym temacie. Więc żadnego wycieku nie będzie. Też bardzo nie podoba mi się to, że ktoś mógł tak bardzo kłamać, wiecie, kłamać. Żeby jakoś nastawić graczy przeciwko mojej osobie przede wszystkim, bo ja serwer reklamuję sobą, to świadczy tylko o mnie, jeśli byłby jakiś wyciek, jakieś coś, to ja bym was przepraszał i to byłaby tylko i wyłącznie moja wina. I bardzo mi się właśnie nie spodobało to, że ktoś mógł coś takiego napisać, bo to świadczy tylko o mnie, tak jak powiedziałem, nie? Zobaczmy, co tutaj chłopy robią. O, tu jest jakaś gildia, no i grają, wszystko jest dobrze, ludzie grają, więc... Miał grać 50 osób na serwerze, miało być ledwo 10 osób, miało... co ja będę się denerwował. Zobaczymy za kilka dni, zobaczycie, że edycja będzie się fajnie trzymała. Bo wydaje mi się, że zmiany co do gameplayu są takie przyzwoite, proste zmiany. Nie ukrywajmy, są to proste zmiany, ale to, że będzie można klepać się na mutanty, na refile z innymi efektami, również jest bardzo fajną opcją. Tak mi się wydaje. Spawnik malutki, takie jest te spawny, to ja lubię. Graczy, o, sporo. Sporo, cały czas nowe. Obecnie są żelazne sety. Obecnie są żelazne sety, diamentowe będą od godziny 21. Case'y, tam kity, bo to też jest ważna rzecz, będą o godzinie 22. I no. Tak, a ludzie grają, więc jeśli ktoś jeszcze nie wie, to serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ja wytłumaczyłem to, że to co było w tytule, że wiecie, że kurczę, mam prawo odpalić swój serwer i... Nie wiem, nie rozumiem, nikomu nie zabraniam gry na tamtym serwerze. To wy decydujecie, gdzie chcecie grać. I no, jeśli jak tak uważacie, że się waliłem komuś edycję, no to wyłączmy wszystkie inne serwery Minecrafta dla tamtego. No bo przecież to jest jedyny serwer w całym tym społeczeństwie Minecrafta, tak. Na serwerze u mnie na PlayMC było na tej edycji 1500 osób i ja wam bardzo dziękuję za to. Bo miało być tych osób 50 i bardzo chciałem zobaczyć minę tych osób, które tak właśnie pisały, tak bardzo docinały mojej osobie i mojemu serwerowi. Przez co kurwa jest przykro, bo jednak poświęcam trochę pracy tutaj. Siedzę tutaj jednak, żeby to wyglądało jak najlepiej, to ja decyduję, jak to ma wyglądać. Ja takie coś tam wymyślam. Ja jestem tak jakby ikoną tego serwera, jeśli tak mogę to nazwać, chociaż wydaje mi się, że to jest za bardzo. To ja jestem, wiecie, reklamuję ten serwer, przedstawiony jest jako mój. I aż mi byłoby głupio
zareklamować jakieś gówno, jeśli by był jakiś wyciek, bo no jeśli wyciek to jest, wydaje mi się, taka najgorsza rzecz co do serwera. No, ale wydaje mi się, że powiedziałem, co miałem powiedzieć, kurczę. Może to były największe głupoty, jakie kiedykolwiek słyszeliście, ale nie wiem, mam prawo odpalić swój serwer kiedy tylko i wyłącznie chcę i nikt nie ma prawa mi jakoś tam, wiecie, nagadywać i kłamać na mój temat, że nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz przypominam, to wy decydujecie, gdzie gracie, to wy decydujecie, gdzie gracie, ja nigdzie nie zachęcam, to znaczy zachęcam do gry na PlayMC, oczywiście, bo to mój serwer, zachęcam was, jest dużo graczy, wydaje mi się, że jest w porządku, więc wpadnijcie chociaż zobaczyć, przekonajcie się sami co do serwera, pamiętajcie o łapce w górze, o subie na kanale, na tym bardzo mi również zależy, no i wam bardzo dziękuję. Dzięki za oglądanie, widzimy się już jutro, w sobotę się widzimy, kolejny odcinek, codzienne odcinki będą i no, dzięki bardzo. No i na razie zapraszam, bo ludzie grają i chyba ktoś tam z kimś tutaj będziecie mogli sobie zagrać, nie? Na razie.